chcemy, by polska prawica w tych wyborach wystąpiła połączona, wystąpiła razem. Tu wielokrotnie padały pytania ze strony państwa dziennikarzy, jak tam proces łączenia, proces godzenia się, proces współpracy postępuje, to dotyczyło i Polski, i Gruziąca. Chcę państwa poinformować, to jest dobra wiadomość, postępuje dobrze. Oczywiście to nie są proste rzeczy. Są emocje, czasami ludzie powiedzieli sobie różne rzeczy, jak w małżeństwie. Czasami trudno się wycofać ze złych, krzywdzących sądów w stosunku do innych osób, ale wszystko na to wskazuje, że w najbliższych wyborach polska prawica będzie występowała razem. Oczywiście to jest solą w oku naszym przeciwnikom, Platformie Obywatelskiej, tym wszystkim, którzy boją się powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Po to właśnie, by nie zostały obnażone mechanizmy sprawowania władzy przez obecną ekipę, by nie zostały wyświetlone, wyciągnięte sprawy, które próbują zamiatać pod dywan, które próbują ukrywać przed obywatelami. Toczą się rozmowy w sprawie połączenia z kilkoma mniejszymi partiami prawicowymi. Państwo je zapewne śledzicie. I pomimo tego, że ja spodziewałem się, że to będzie łatwiej i szybciej szło, no może idzie troszkę wolno, ale jak ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, Pan Bóg pisze prosto, nawet na liniach krzywych. Do tego dojdzie. My chcielibyśmy, by zjednoczenie prawicy opierało się przede wszystkim o zdefiniowanie wartości, na których mamy się oprzeć. Wartości w życiu społecznym, na jakich zasadach mamy funkcjonować, jak będziemy traktowali Polskę, jak będziemy traktowali Polaków, a reszta, czyli układanie list wyborczych, jest sprawą ważną, ale nie najistotniejszą. Jeżeli mamy miłość do ojczyzny w sercu, jeżeli ugrupowania prawicowe chcą Polskę ratować w opresji, z opresji, w jakiej się znalazła, to i ustawienie list będzie możliwe. Denerwuje mnie czasami, nie jestem odosobniony w tym, kiedy rozmowy z kolegami z mniejszych partii prawicowych polegają na tym, które będą mieli miejsce na liście. Nie, co będziemy robili, jak będziemy zmieniali Polskę, tylko czy we wszystkich okręgach na tym samym miejscu, czy będzie można jakiś zabieg socjotechniczny zrobić, to są rzeczy nie takie najważniejsze, ale wydaje mi się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Na spotkaniu w Warszawie byli przedstawiciele i Solidarnej Polski, i Polski Razem Gowina, byli wiceszefowie tych partii. Jeszcze nie zostały pewne rzeczy domówione, by pojawił się Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, ale proszę mi wierzyć, to idzie w dobrym kierunku. Ale przecież to nie są jedyne ugrupowania prawicowe, nie jedyne organizacje prawicowe. Bardzo się cieszę. Dla mnie to jest naprawdę rzecz ważna. Byli przedstawiciele Solidarności. Zarówno przewodniczący Solidarności Pracowniczej, pan Duda, jak również Solidarności Rolniczej. Dla mnie ważne, jestem związany z obszarami wiejskimi, przecież państwo o tym doskonale wiecie. Byli reprezentanci bardzo dynamicznie rozwijającego się środowiska klubów Gazety Polskiej. Byli przedstawiciele upełnomocnieni Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego, którego jestem przewodniczącym tej części województwa. Więc proces postępuje. Również na ostatnim spotkaniu na pielgrzymce Radia Maryja w Jasnej Górze padło wiele ciepłych, dobrych gestów również, bo często dziennikarze tego szukają, czy sobie rękę podadzą. Tak. To wszystko przechodzi do historii. My jako Prawo i Sprawiedliwość mamy wyciągniętą rękę, puszczamy to, co było mimo uszu, to, co było złe, te różne oskarżenia, złe wypowiedzi. Oczywiście pojawiają się problemy. Co robić z ludźmi, którzy nas opluwali, którzy nas atakowali, którzy nie bardzo wiadomo przez kogo nawet inspirowani i sterowani starali się poszczególnym ludziom związanym z Prawem i Sprawiedliwością szkodzić. Ale Polska jest ważniejsza niż nasze uprzedzenia, niż nasze, nawet niż nasza pamięć.